Czy pan liczy choć trochę jeszcze na prezydenta, który byłby w stanie zatrzymać to szaleństwo? Proszę pana, w zasadzie nie. Po pierwsze, do tej pory przez blisko dwa lata nie zdobył się nigdy na akt jakiejś samodzielności i niezależności. Po drugie, jak mu taki macierewicz... E, robi kukuryku i się po prostu lekceważąco nabija z, z głowy państwa, no to, to on ogranicza się do pisania listów z prośbą o to, żeby minister zechciał odpowiadać na korespondencję nawet sprzed roku, prawda? No właśnie, e, mamy do czynienia z kolejnym listem. E, no no tak, tak. Do, e, do uja Ujawniającym, jak ta korespondencja wygląda, że ona jest raczej jednostronna, bo minister obrony ma w nosie prezydenta. Więc nie bardzo liczy. No ale... E, Rzeczywiście odnotowałem to, co mówił jego rzecznik, że prezydent razy zgłaszał zastrzeżenia do, do tej y, propozycji reformy sądów. E, będę y, pozytywnie zaskoczony, jeśli na przykład zawetuję taką stawę. E, przy czym pan powiedział, że no, rząd przejmie sądy, przejmie administrację sądową. Mam nadzieję, że jednak. E, Trudniej mu pójdzie z przejmowaniem sumień i dusz sędziowskich. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tokfm oraz w archiwum na stronie tokefm.pl ukośnik Audycje.